Czyżby ten stawek był moim hotspotem na dziś? Patrzcie, jest tutaj. Mam nadzieję, że kolejny moniaczek. A jak? W tym miejscu znalazłem już dwie monety. Mam kolejny ładny sygnał. 81, 82. Warto to kopnąć. Kopniemy to, zobaczymy. Co to będzie takiego? Siema wszystkim. Wybieram się na poszukiwania. Jest wcześnie rano, jak zwykle. Trochę mglista dzisiaj. Świata za mną nie widać. Mi się wydaje. Na kamerze pewnie też to widać. No ale wykrywacz widać za mną, także ruszam już powoli w drogę. Mam nadzieję, że dzisiaj się poszczęści. Coś fajnego znajdziemy. Pierwszy sygnał na dziś i mamy denar myśliwego. Denar jest zajechany już, wytarty. No nic do torby. Zobaczymy, co dzień przyniesie dalej. Co tym razem wyszło, nie mam zielonego pojęcia. Ale coś ciekawego. Z patynką już. Jakieś dwa śmigiełka. Z otworkiem. Nie mam zielonego pojęcia, co to, ale może warte uwagi. Większa część łyżeczki tym razem. Cały ten uchwyt. Później ładnie przeczyszczę i zobaczymy, co to. I patrzę, czy reszta tu gdzieś się chowa. Ale już chyba nie. Dzisiaj chyba zostanę królem łyżeczek. Kolejny kawałek łyżeczki. Już chyba z trzeci. Wysoki, czysty sygnał. A to takie jakieś coś. Nie. Tym razem dupka numer, nie wiem. Denariusz myśliwego. Nie wiem który, ale czekam, aż coś ciekawego się posypie. Ale to może przy następnym dołku zobaczymy. Lecimy dalej. A jednak odzyskałem nadzieję i honor uratowany. Mam taką nadzieję oczywiście. Podwójną nadzieję. Chyba, że to guzik. Nie, monetka. Pewnie, że tak. Już to lekko podczyszczę i sprawdzamy, co to jest. No w końcu. Nie mam zielonego pojęcia niestety. Co to za moneta? A z każdym wytarciem jest coraz gorzej, także. Już totalny zjazd. Tu coś jeszcze widać. Powiem wam, że pogoda taka, aż bym sobie chętnie wskoczył do tego bajorka brudnego. Ale nic, trzeba brać się za poszukiwania. Samo się nie znajdzie. Czyżby ten stawek był moim hotspotem na dziś? Patrzcie, jest tutaj. Mam nadzieję, że kolejny moniaczek. A jak? Na pewno nie guziczek. Wytarta Wiktoria chyba. Także coś jednak udaje się wychodzić. Super. Nie wiem, spędzę jeszcze chyba chwilę. Sprawdzę, co to za moneta. Pochodzę później może z godzinkę i zawijam się do domu. Ale już stąd widzę, że to Wiktoria. Na pewno wam tego nie wyostrzy tą kamerą. Ale po prostu zaraz to pokażę. Tak, to Wiktoria Halfpenny. No już trochę zajechana. A coś jeszcze widać. Ja ładnie widzę wszystkie detale na niej. Tu z tej strony Brytania, kto to wyostrzy. 1800, no nie wiem, wiem, że siódemka jest na końcu. Pewnie 1867, bo to młoda Wiktoria, jeszcze ta Bunhead, także. Druga monetka na dziś. Nie jest tak źle. Dla odmiany łuseczka. Tym razem jakiś uchwyt. Czy coś w tym stylu. Tak mi się wydaje, że to było coś takiego. Tu się czegoś trzymało. Sygnał jak dzwon. No ale nic, to tylko coś takiego. W tym miejscu znalazłem już dwie monety. Mam kolejny ładny sygnał. 71, 82. Warto to kopnąć. Kopniemy to, zobaczymy. Co to będzie takiego?
Chyba, że okaże się to jakąś zwykłą tubką. Któryś dziś już mam naprawdę całą masę. Dalej siedzi w dołku. Spróbujemy namierzyć pointerem. A jak nie, to będziemy kopać dalej. Chyba musimy pokopać dalej. Gdzieś już tu jest. Szukamy. Co my tu mamy? Ona teczy tubkę. Strasznie ukryta. A jeszcze lepiej. Śrubka. Nakopane, namęczone się. A to nic specjalnego. Śrubeczka. Ale nic, 2 minuty wpadły. A to już jakiś sukces. No nic, znalazłem sobie miejsce pod drzewem. Na małe podsumowanie tego, co dzisiaj wyszło. Masa tubek śmieci, nic specjalnego generalnie, same śmieci. Denary myśliwego, tu jakiś uchwyt od czegoś, kawałki łyżek, tu jakaś śrubeczka bodajże. Co ja mówię, śrubeczka, nie wiem, element czegoś tam. No i co, 2 monetki. Tutaj mamy Wiktorię Halfpenny. O ile dobrze wyłoszy, to będzie coś widać. Wydaje mi się, że to rocznik 1800, chyba 67. Babę na wózku tu widać, Halfpenny. No i tutaj ciekawa w miarę monetka z hibernią. Oczywiście była, bo już jest taki zajazd, że zresztą jakieś napisy są z tej strony. Coś może jeszcze ustalę, chociaż nie wiem. Jak będę miał wolną chwilę, to spróbuję. I to było na tyle z takiego poszukiwania na dziś. Krótki, szybki taki wypad z Deusem i ze mną. A Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście to zostawcie jakąś łapkę w górę. To było na tyle. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek już być może będzie z Weekendera w Somerset. Taką mam nadzieję, że zabawię tam cały weekend. Ale jak jeszcze, jak to będzie, to zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, cześć.